Parę razy mówiłem na vlogu, że odpowiedzią na dużo, dużo problemów i wyzwań w życiu może być minimalizm. Dzień dobry Państwu. Podzielę się z Wami dzisiaj moimi doświadczeniami biznesowymi, a mam takowe. 8 lat temu założyłem studio nagraniowe. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę od zawsze grałem w zespołach muzycznych, robiłem muzykę, pisałem swoją muzykę i naturalną konsekwencją tego było rozszerzenie tej działalności twórczej o umiejętności pozwalające na zarejestrowanie tej muzyki i wyprodukowanie jej i przygotowanie dobrego brzmienia. To z jednej strony wynikało trochę z tego, że ciężko jest znaleźć ludzi, którzy tak samo dobrze jak my sami zrozumieją, jak my chcemy zabrzmieć. Z drugiej strony też po prostu chodziło o to, że w ten sposób się łatwiej pracuje, tak? Bo w momencie, kiedy się pisze muzykę już wiedząc mniej więcej, jak ona zostanie wyprodukowana, jak będzie brzmiała, no to się ją po prostu pisze inaczej. No i co takie było dla mnie uzupełnienie umiejętności. No i założyłem to studio nagraniowe i na samym początku się zastanawiałem właśnie co zrobić, w jaki software, w jaką infrastrukturę do nagrań w ogóle wyposażyć to studio. I tutaj dam wam radę taką, która nie tylko się sprawdzi w studiu nagraniowym, ale ogólnie w każdym biznesie, a mianowicie minimalizm. Najważniejsze słowo w działalności gospodarczej, w jakiejkolwiek działalności. Minimalizm. Myślę, że w zakresie takiego biznesu i myślenia o jakichś takich cechach, które ten nasz biznes będą określały, minimalizm powinien być bardzo, bardzo poważnie rozważony i moim zdaniem to powinna być główna cecha i główne kryterium, którym się będziemy kierować. Jak gdy założyłem studio nagraniowe, no to właśnie nie zastanowiłem się nad tym za bardzo. Po prostu wyposażyłem je w sposób najlepszy, jaki mogłem wtedy. Tego minimalizmu nie brałem pod uwagę. I to był błąd. Z perspektywy 8 lat wiem, że najlepsze, co mógłbym wtedy zrobić, to wyposażyć te studio w sposób minimalny. Ale nic się nie stało. Od tej pory tak będę robił. I na przykład narzędziem, na które będę nagrywał, będzie wielościeżkowy magnetofon taśmowy. Dlaczego? Bo to od razu odsieje z puli moich klientów osoby, które przychodzą do studia i nie potrafią grać, albo nie potrafią zagrać utworu, który chcą nagrać. Żeby nagrywać na taśmę wielościeżkowo, to trzeba być bardzo dobrym muzykiem. I nie o to chodzi, że trzeba być wirtuozem, ale trzeba być przygotowanym do nagrania. Ja popełniłem jeden dość duży błąd, wyposażając to studio nagraniowe, mianowicie uwierzyłem koledze, który mi mówił: słuchaj, wyposaż to studio w Pro Toolsa. Będziesz miał wtedy zlecenia z całego świata, będziesz pracował na najlepszym software'ze, który ci otworzy wszystkie drzwi i tak dalej. I ja kupiłem tego Pro Toolsa i ja na nim pracowałem i pracuję na nim do dzisiaj. Natomiast dzisiaj z perspektywy 8 lat powiem wam tak, absolutnie nie powinienem był go kupować. Dlaczego? Dlatego, że kupno Pro Toolsa w studiu nagraniowym to jest tak naprawdę dowód na tchórzostwo właściciela tego studia. Dlaczego Pro Tools? Dlaczego ludzie na całym świecie od nastu lat używają Pro Toolsa? No z bardzo jednego prostego powodu. To jest software, który umożliwia muzykom mylenie się dowolną ilość razy. Umożliwia artystom przyjść na sesję nagraniową nie do końca przygotowanym,
nie umiejąc do końca wykonać dobrze utworu, który wykonują, mając braki techniczne, warsztatowe i tak dalej. I ten Pro Tools bardzo, bardzo dużo załatwia. Można mieć 200 ścieżek w sesji nagraniowej, można nakładać mnóstwo różnych rzeczy jedną na drugą i tak dalej. No, nie tylko Pro Tools to umożliwia, ale Pro Tools jest takim no, najwygodniejszym narzędziem do tego, tak? I to jest jedna z najgorszych strategii, jaką można obrać i w studiu nagraniowym, i w jakimkolwiek innym biznesie. Nie można wychodzić z założenia, że przyjdą do nas klienci, którzy będą beznadziejni. Bo nigdy, naprawdę nigdy przyjemności nie sprawi działalność gospodarcza, która będzie się opierała na tym, że będzie to współpraca z klientami, którzy będą beznadziejni albo którzy nie będą dostatecznie dobrzy. No chyba, że jest to, nie wiem, działalność gospodarcza, doradcza na zasadzie ja panu pokażę, jak być dobrym muzykiem i jak się nauczyć śpiewać, bo na razie pan nie umie. Po pierwsze, dla żadnego zespołu, który u mnie nagrywał, dla żadnego artysty, który u mnie nagrywał, to, że mam Pro Toolsa nie robiło żadnej różnicy. Mógłbym mieć cokolwiek. Reapera, Cubase'a, Nuendo. Tak samo by u mnie nagrywali, bo przychodzili po to, żeby ze mną pracować, a nie z moim software'em. Po drugie, nie wolno się wyposażać w narzędzia, które będą sprawiały, że beznadziejny klient będzie się czuł lepszy niż jest w rzeczywistości. Nie wolno. To jest zabronione, bo to sprawia, że później my, jako właściciele biznesu, czujemy się źle. Jaka jest najlepsza strategia w przypadku studia nagraniowego? Analogowy stół mikserski. I wszystko nagrywane na magnetofon taśmowy, wielościeżkowy. Dlaczego? No bo jak muzyk przyjdzie do takiego studia i nie będzie umiał zaśpiewać swojego utworu, nie będzie go umiał zagrać, to po prostu nie nagra, bo to się inaczej nie uda, bo w takim setupie nie ma opcji. Dlatego ja w swoim studio od dzisiaj jako maszynę nagrywającą ustawiam 24-ścieżkowy magnetofon, tak? I koniec. I nie ma, że do mnie przyjdą ludzie, którzy będą chcieli nakładać 6 ścieżek gitar i robić sesję po 150 w ogóle tracków na tej sesji. Nie! No po prostu ja się na to nie zgodzę, bo to mi się nie zmieści na magnetofonie. Koniec, tak? Ja zostawię sobie ten komputer, ja zostawię sobie tego Pro Toolsa, no bo już go mam. Ale ostatecznym wyznacznikiem tego, jak się pracuje, będzie ten magnetofon. Jeżeli ktoś przyjdzie, kto nie będzie umiał zagrać tak, żeby się nagrało za jednym zamachem całą na przykład ścieżkę bębnów od razu na taśmę, no to nie będzie u mnie nagrywał. Jestem przekonany, że taki minimalizm w biznesie, w każdym typie działalności, zawsze zrobi więcej dobrego niż złego. Jeżeli się zastanawiacie, jaki sklep na przykład otworzyć, to lepiej na tym wyjdziecie, jeżeli ten sklep będzie oferował niewielką ilość towarów, ale będą to specyficznie wyselekcjonowane towary. Jeżeli otwieracie jakąś działalność doradczą, profesjonalną, to lepiej na tym wyjdziecie, jeżeli będziecie doradzać w jednej bardzo specyficznej działce. A nie we wszystkich, no, jakie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Jeżeli jesteście posiadaczami biznesu innego niż studio nagraniowe, albo jeżeli w ogóle się zastanawiacie nad tym, żeby otworzyć jakąś działalność gospodarczą, zacząć działać profesjonalnie w zakresie swoich tam umiejętności, pamiętajcie jedną rzecz. Bardzo, bardzo ważny jest minimalizm, czyli to powinno być tak, że wy waszą pracą jak najwięcej wartości wniesiecie do tego, z czym przyjdzie do was klient. Jeżeli do was przychodzi klient, który chce być wokalistą, a nie umie śpiewać, to nie należy go korygować softwarem, tylko należy mu powiedzieć, słuchaj stary, chcesz śpiewać? Świetnie. Tu ci dam namiar na kogoś, kto cię nauczy śpiewać, kto jest świetnym coachem wokalnym i popracuj z nim parę miesięcy, paręnaście miesięcy być może i wróć do mnie wtedy. I o to chodzi. O to, że chodzi, żeby sobie taką markę wypracować, takiego minimalisty, który mówi: przyjdź do mnie, jak będziesz gotowy, ja jestem gotowy, czekam na ciebie. Tego wam życzę. Na razie.